Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, jeszcze tutaj zaprosimy Pani Komisarz, witam serdecznie Państwa na debacie Dialog Obywatelski, którego gościem jest Komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Pani Elżbieta Bieńkowska, którą za chwil kilka poproszę tutaj na scenę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco, cieszę się, że przybyli Państwo tak pięknie. I jestem pewna, że będzie dużo pytań do Pani Komisarz od Państwa. Dialog Obywatelski to jest projekt Komisji Europejskiej, w ramach którego wszyscy komisarze Unii podróżują po krajach Unii i, jak sama nazwa wskazuje, prowadzą dialog z obywatelami, odpowiadają na pytania, rozwiewają wątpliwości. Dzisiaj będziemy rozmawiać się z Państwem na temat przyszłości Unii Europejskiej, a 15-lecie Polski we wspólnocie, które tak niedawno świętowaliśmy, jest doskonałym momentem na to, żeby zastanowić się i nad tym, co do tej pory nas we wspólnocie spotkało i jakie są perspektywy na przyszłość zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski, zwłaszcza w tak turbulentnych czasach. Już za chwilę oddamy Państwu głos, ale najpierw poproszę Panią Annę Szymańską-Klich, prezes Instytutu Studiów Strategicznych, o zabranie głosu. Bardzo proszę, Pani Prezes. I poproszę o wyciszenie telefonów. Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo się cieszę. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Pani Komisarz Bieńkowskiej, że zechciała przyjąć nasze kolejne zaproszenie. Bo to szalenie ważne, żeby rozmawiać. Bardzo dziękuję Komisji Europejskiej i panu ambasadorowi Prawdzie za tak fantastyczną współpracę. I to, że jesteśmy tu dzisiaj razem, pokazuje, że naprawdę trzeba rozmawiać. Bardzo państwu dziękuję, bo każda myśl przeniesiona z dialogu obywatelskiego do naszych środowisk, naszych przyjaciół, naszych znajomych, to jest to, o co chodzi w tych dialogach. O rozmowy, o przekazywanie wiedzy, o wzmacnianie naszego poczucia, że Unia jest nasza, bo to jest najważniejsze. My jesteśmy tutaj, ponieważ czujemy, że Unia jest nasza. I pani redaktor wspomniała, witam, dziękuję za prowadzenie tego dialogu, że 15 lat w Unii to świeża rocznica i dla wielu z nas, którzy pracowaliśmy nad tym, żeby Polska w Unii się znalazła, to ogrom czasu, ale tak jakby to było wczoraj. Moje wrażenie jest takie, że bilans tych lat, o których dzisiaj pani komisarz też będzie mówiła, to jest często postrzegany w kategoriach finansowych. Wiele osób mówi opłacało się, nie opłacało się. To dość trywialne słowo, ale jeśli w takich kategoriach myślimy, to ja chciałam zwrócić uwagę na jeden aspekt tego, dlaczego nam się bardzo opłacało. Po pierwsze dlatego, że wykonaliśmy wtedy ogromną pracę, która sprawiła, że byliśmy w stanie dołączyć do rodziny demokratycznych państw Unii Europejskiej. I ta praca wykonana wtedy przynosi nam owoce dzisiaj, bo dzisiaj możemy się oprzeć wtedy, kiedy walczymy o bliskie wartości dla wielu, oprzeć o instytucje Unii Europejskiej, nasze instytucje. I jeśli dziś mówimy o tych perspektywach na przyszłość, to wydaje mi się, że dla nas wszystkich, którzy pracujemy nad tym, żeby Polska miała w Unii Europejskiej dobre miejsce, odpowiednie dla naszego potencjału miejsce, warto zwrócić uwagę, że dzięki obecności w Unii Europejskiej my nie jesteśmy samotni. My z naszej historii wyciągamy wnioski. Wtedy, kiedy byliśmy samotni, było nam źle. Dzisiaj w koalicji z innymi demokratycznymi, mniej lub bardziej państwami, z zawirowaniami i wszystkimi kryzysami, które wspólnie pokonujemy, mamy szansę uczestniczyć w tej globalnej konkurencji między Chinami, Rosją, Stanami Zjednoczonymi w grupie państw, które, i to daje nam szansę na to, że nasza przyszłość Polaków w Unii będzie mogła odbywać się na równych warunkach. Ja nie będę przedłużała. Ja jestem naprawdę szczęśliwa, że ten dialog się odbywa, że możemy rozmawiać, że dzięki Państwu to, co się dzieje w komisji, to, co powie komisarz Elżbieta Bieńkowska, rozejdzie się wśród ludzi. O to nam chodzi, za to dziękujemy i mam nadzieję, że ten dialog będzie tak samo owocny i
ciekawy jak wszystkie inne. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne wydarzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani prezes. Ja dodam jeszcze, że Instytut jest partnerem Dialogu Obywatelskiego. A teraz proszę o zabranie głosu pana ambasadora Marka Prawdę, dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Szanowni państwo, szanowna pani komisarz, ja państwu zajmę minutę. Przed kilka lat temu pracowałem w Brukseli jako przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej i jedną z pierwszych czynności dla mnie było pójście do jednego z komisarzy. To był komisarz od pomocy regionalnej, Johannes Hahn, Austriak. Ja miałem instrukcję, żeby mu opowiadać, że mamy kłopoty z wydaniem pieniędzy na jakieś drogi, bo mamy nieprawidłowości, musimy to sprostować. Uprzejmie wysłuchał. Za dwa tygodnie znowu poszedłem narzekać. I tym razem Johannes Hahn powiedział: chłopcze, działasz mi na nerwy, ponieważ wszystkie nieprawidłowości, kłopoty, zapóźnienia Polski to jest cienki zeszyt. Otworzył szafę i wyjął mi segregatory o sytuacji w wielu innych krajach. To po prostu było niebo a ziemia. On mówi, że Polska jest dla niego przykładem kraju, który właśnie dobrze sobie radzi, który z wielkimi kłopotami zaczynał, ale który dzisiaj pozwala nam pokazywać model takiego prawdziwego awansu dzięki Unii Europejskiej. I ta twarz tej Polski, która sobie radzi z kłopotami, to była twarz pani minister Bieńkowskiej wówczas. I wszyscy w Brukseli, miałem takie poczucie, mieli interes w tym, żeby Polsce się udało, bo Polska, która dostaje dużo pieniędzy, dobry z nich robi użytek. A jakie to jest ważne? Przekonałem się potem, kiedy negocjowaliśmy budżet wieloletni. To jest ten, który teraz się kończy do roku 2020. I właśnie to jest budżet, który jest o 40 miliardów mniejszy dla wszystkich, ale w tym mniejszym budżecie Polska dostała 4,5 miliarda więcej. Dlaczego? Bo była krajem, który mógł opowiedzieć się za takim podejściem do budżetu, który premiował tych, którzy dobrze wydają pieniądze. I to był budżet zasypywania rowów między bogatymi a biednymi. I to, że było możliwe właśnie taki budżet wynegocjować, to jest w ogromnym stopniu zasługą tych, którzy przyczynili się do tego, że Polska miała dobrą reputację. Bo reputacja w tym przypadku to wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. A teraz, panie i panowie, przed państwem komisarz Unii Europejskiej, pani Elżbieta Bieńkowska. Zapraszam. Parę słów wstępu. Mieć okulary. Nie, ja mam okulary, ale wstępu bez pytania. Bez pytania. Bardzo się cieszę, że jestem państwem. Dzień dobry, że jestem z państwem. Dzień dobry wszystkim. Prowadzę sporo tych dialogów obywatelskich, choć w Krakowie bardzo dawno już nie byłam. To jest chyba w październiku na konferencji biskupa Pieronka, tak mi się wydaje. Także sporo czasu temu. Właściwie z tych dwóch wypowiedzi wcześniej można by złożyć to, o czym ja chcę mówić, ale jesteśmy rzeczywiście dwa tygodnie prawie po tej rocznicy okrągłej 15 lat w Unii Europejskiej i trochę żeśmy ją inaczej świętowali w Polsce. Mnie 5 lat temu, kiedy świętowaliśmy dziesięciolecie, wydawało się, że ta droga w Unii Europejskiej jest szeroka, otwarta, prosta, łatwa i że prosta, łatwa, chociaż otwieram na was nawias, pan ambasador Prawda mówił o tym chodzeniu do komisarza. Myśmy się bardzo z komisją kłócili, bardzo, o wiele bardziej niż przedstawiciele obecnego rządu. To były bardzo ostre i niemiłe dyskusje czasami. Natomiast z tych dyskusji jednak wychodziły jakieś efekty czy decyzje, które były dla Polski korzystne i dobre. I te 15 lat to jest po pierwsze taki moment, żebyśmy się zastanowili, czy my chcemy rzeczywiście być w Unii Europejskiej, czy te 80% poparcia wśród społeczeństwa polskiego dla Unii to jest prawda. Czy rzeczywiście powinniśmy zasnąć nad tym faktem i usiąść z radością i się temu przyglądać, czy
Czy to, jeżeli będzie mowa za chwilę czy o budżecie, czy o takich wyzwaniach europejskich, czy nasze społeczeństwo rzeczywiście jest przygotowane na różne, na tego typu wyzwania i czy postrzega Unię jako taki wybór cywilizacyjny w całości w tej chwili. Ja widziałam naprawdę, państwo też, pewnie część z państwa, niedawno takie badania dotyczące właśnie poparcia czy poglądów w społeczeństwie według wieku podzielone. I ta część 18-25, szczególnie wśród mężczyzn czy chłopców, to jest naprawdę coś przerażającego. To jest część społeczeństwa, która absolutnie do Unii się ustawia, no, lekko powiedzieć, bokiem. Więc czy nasze społeczeństwo rzeczywiście traktuje ten wybór jako taki wybór cywilizacyjny, o jaki chyba chodziło 15 lat temu, bo to był wybór cywilizacyjny. Za tym naturalnie poszła to, co, o czym ja mówię, maszyna konwergencji, czyli pieniądze, o których mówiliście. To jest naturalna konsekwencja. Natomiast Unia Europejska ani 60 lat temu, ani przy naszym wejściu, To nie były wyłącznie sprawy pieniężne. Ja to zawsze bardzo podkreślam. To przez 10 lat, czy przez 15 lat, to jak Polska była widziana, jak się zachowywała w Unii Europejskiej, jaką miała pozycję i reputację, o czym pan ambasador mówił, to było bardzo widoczne na przykład w takim kontekście politycznym. Mieliśmy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, teraz mamy przewodniczącego Rady Europejskiej. Byliśmy inicjatorem Partnerstwa Wschodniego z ministrem Sikorskim. To były rzeczy bardzo widoczne w Unii Europejskiej. I teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy musimy się rzeczywiście zastanowić, Polska musi wyjść z takiej pułapki bierności. My jesteśmy w tej chwili w Unii Europejskiej bierni. To, co państwo słyszą na poziomie krajowym, te triumfalne opowieści o tym, że mamy wpływ, że kogoś żeśmy przekonali, według mnie, bo oczywiście ja się zastrzegam, ja nie kłamię, więc według mnie z mojego poziomu i z mojego punktu widzenia widzę, co prawda, dość dużo spraw teraz w komisji, ale być może nie wszystkie. Z mojego punktu widzenia to nie jest prawda. Polska jest w tej chwili pasywnym członkiem Unii Europejskiej. Jest krajem, który nie potrafi znaleźć partnerów, przyjaciół do jakiegokolwiek pomysłu, który jest korzystny dla Polski i dla innych. Jest krajem, na który się patrzy z lekką wątpliwością, natomiast nawet gdyby tak było, to można być inicjatorem różnych pozytywnych rzeczy. Polska w tej chwili jest bierna, nie odzywa się tam, dlatego zaczęłam od tych dość ostrych sporów czy wymian zdań, które myśmy prowadzili, ponieważ na końcu tych sporów jednak partnerzy, z którymi rozmawialiśmy, byli przekonani, że my chcemy być w Unii Europejskiej i że to prowadzi jednak do jakichś zmian. Oczywiście każdy ma swoje interesy, Unia Europejska jest bardzo różnorodna, natomiast więc te spory istnieją, natomiast w tej chwili tych sporów nie ma, to jest według mnie najgorsze. W tej chwili z poziomu polskiego rządu to jest bierność i pasywność. Natomiast my musimy się zastanowić, przecież Unia Europejska, państwo wiedzą, Unia i świat, ja to teraz naprawdę bardzo, bardzo, bardzo obserwuję, ma tyle ogromnych wyzwań. Polska, jeśli chodzi o różne ruchy czy postawy populistyczne, tak to nazwijmy, i bardzo skrajne, nie jest wyjątkiem jakimś w Europie. Wyjątkiem jest o tyle, że po prostu mamy, że w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, częściowo we Włoszech są takie rządy, natomiast nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o postawy społeczne. A powinna być krajem ze względu na swoją siłę, wagę, to jest wielki kraj Unii Europejskiej, który powinien ponownie stać się liderem tej części Europy, jakim był naturalnie i wszyscy to przyjmowali. Najpierw to było naturalne przyjęcie, że no największy kraj, wchodzimy razem, więc być może będzie nas częściowo reprezentował, ale szybko stało się to, jakby te kraje wokół nas były głęboko przekonane, że Polska reprezentuje ich interesy i że Polska jakby jest naturalnym ich liderem. I nagle się stało tak, że nawet, ja wiem, że to jest powtarzane, ale to jest bardzo dobry przykład, że nawet w przypadku
pracowników delegowanych, czyli tego, co jest interesem naszej części Europy, kraje wokół nas nie poparły. Nie potrafiliśmy krajów, które mają taki sam interes jak my, namówić do tego, żeby szły z nami. To jest w tym coś bardzo dziwnego i złego. I teraz, jeżeli mówimy o tym, jak to za kilka lat, bo ja uważam, że reputacja, pozycja Polski jest w tej chwili zrujnowana, ale nie chciałabym patrzeć na to jakby fatalistycznie, tylko chciałabym powiedzieć, że mamy do zrobienia dwie rzeczy w Polsce. Już zaraz kończę. Mamy po pierwsze odwrócenie tej tendencji i wyjście z tej pułapki, w której jesteśmy, takiego według mnie zagonienia do kąta i nie rozmawiania z innymi, nie przekonywania do swoich racji i nie bycia liderem, czy jednym z liderów całej Europy, nie tylko naszej części, a po drugie zaproponowania czegoś nowego, bo to nie chodzi tylko o to, żeby odbudować reputację i pozycję, to chodzi o to, żeby zaproponować w tej chwili w Europie, mając różne doświadczenia społeczne w Polsce, mając różne doświadczenia polityczne, żeby zaproponować coś, co rzeczywiście inne kraje europejskie mogą przyjąć, kupić. I musimy zacząć myśleć o tym w tej chwili na przykład. Część społeczeństw europejskich, i proszę mi wierzyć, że tak jest, ja nie mówię o liderach, nie mówię o decydentach, część społeczeństw europejskich uważa, że to rozszerzenie 15 lat temu było błędem. Część społeczeństw tak myśli. Ja mam takie sygnały, czy mam takie opowieści właśnie od ludzi. To nie są historie z rozmów z ministrami. To są historie z takich spotkań jak te, że część społeczeństw Europy myśli, że to rozszerzenie było błędem. A mamy przecież w Europie kraje, które są na ścieżce do wejścia i one są zablokowane i zamrożone. Być może Polska jako inicjator kiedyś Partnerstwa Wschodniego mogłaby zacząć myśleć o Bałkanach i być tutaj ich ambasadorem, ich promotorem. To się nie zdarzy szybko, bo w czasie tego mandatu było od razu wiadomo, że nie będzie rozszerzenia. Teraz właśnie z tych powodów, o których Państwu mówiłam, to rozszerzenie się odsuwa na czas bardzo daleki. Mówimy, następna rozmowa o strefie euro. Już kończę i będą pytania. Ja nie poganiam. Następna rozmowa o strefie euro. Bardzo duża rozmowa, bo jak wiele tematów, akurat ten ma coś wspólnego z Europą, bo wiele tematów, które się odbywają teraz, czy są dyskutowane teraz w kampanii europejskiej, nie ma nic wspólnego z Europą. Ale rozmowa o strefie euro. Zupełnie według mnie w tej chwili bezmyślna i taka mówiąca tylko o tym, że prawie referendum, jesteś za albo przeciw, bez żadnych, czy podpisywania jakichś cyrografów, że nie wejdziemy nigdy do strefy euro. Proszę sobie jakby wyobrazić państwo, część z państwa to wie, ale jeśli Wielka Brytania, bo to się odsuwa w czasie, jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, to 80% ponad europejskiego PKB będzie produkowane w strefie euro. To o czym my mówimy, o jakich dwóch prędkościach my mówimy? Wtedy żadne dwie prędkości nigdzie nie są zadeklarowane. Nikt się nie podpisze, że jest Europa dwóch prędkości. Ale jest 80% strefy euro i kilka krajów poza strefą euro i tych kilka to są trzy w naszej części Europy, Dania i Szwecja, czyli dwa bardzo bogate kraje. Polska, Węgry, Rumunia. Bułgaria, która bardzo chce wejść i prawdopodobnie wejdzie w niedługim czasie. Więc zostajemy niestety na marginesie Europy. Zostajemy, czy tego chcemy, czy nie. I to też trzeba, a to jest przecież temat geopolityczno-ekonomiczny, gospodarczy. Czy my chcemy być w strefie euro właśnie takiej, czy chcemy być jednak na obrzeżach. Następny temat, bardzo krótko, wszystko, co się wiąże z bezpieczeństwem. Ludzie w Europie najwyżej w tej chwili stawiają bezpieczeństwo różnego rodzaju. Od bezpieczeństwa socjalnego, przez bezpieczeństwo związane z tym oczywiście, bezpieczeństwo związane z automatyzacją, z technologiami, moje miejsce pracy, aż po takie bezpieczeństwo, które kilka lat temu było bardzo wyraźnie widoczne, związane z terroryzmem na przykład. I to było też w Polsce, znacie Państwo tę rozmowę w Polsce.
Ta komisja i uważam, że z bardzo wielu rzeczy, które ta komisja zrobiła, takich stabilizujących gospodarczo, sprawiających, że rzeczywiście w całej Europie i bezrobocie jest najniższe, oczywiście nieporównywalne z Polską, ale w wielu krajach to bezrobocie jest jeszcze bardzo dotkliwe, ale najniższe od wielu lat, że wzrost jest. Poza tymi rzeczami ta komisja zaproponowała po raz pierwszy od 60 lat wspólne działania związane z obronnością. I według mnie jak za kilka lat, 10, 15, będzie pokazywane, co która komisja, to będzie coś, co od 60 lat się zdarzyło po raz pierwszy. Więc być może tutaj też. I oczywiście nie mówimy o europejskiej armii, to jest bardzo daleko, o ile w ogóle. Mówimy o wspólnych działaniach związanych z przemysłem obronnym. Tutaj Polska według mnie nie korzysta tak, jakby mogła. Więc to są tematy różne inne, związane właśnie z technologiami. To, co się w tej chwili dzieje, ta rewolucja, w której żyjemy, w której na szczęście nie ma strzałów, ale to jest rewolucja. I to jest rewolucja naprawdę szybka. To jest rewolucja, która się odbywa dosłownie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. I ta rewolucja ma wpływ na wszystko. Ma wpływ na to, kto jak nami steruje w procesie wyborczym, po to... Niestety, aż po to, czym się przemieszczamy, w jaki sposób się ze sobą komunikujemy, to jest rewolucja. I tutaj Polska też powinna jakiś temat czy jakąś odpowiedź mieć. Więc jest wiele rzeczy, które moglibyśmy, szczególnie w tak okropnym czasie dla Wielkiej Brytanii, bo proces brexitowy jest klęską, pod każdym względem jest klęską. Za chwilę będą pewnie wybory w Wielkiej Brytanii. W ogóle jakby system polityczny się zmienia. Ten system, który był stały i od stuleci dwubiegunowy, tak, lejbrzyści i torysi, ten system się na naszych oczach zmienia właśnie z powodów tych, o których mówiłam, rewolucyjnych, ale też z powodów tego, no, że wywołano straszną rzecz, tak, która zatrzęsła całym społeczeństwem. I to widać. Wielka Brytania będzie teraz brała udział w wyborach do Europarlamentu i w tych wyborach już prawdopodobnie zobaczymy jakby ruinę tego systemu politycznego, który znamy. Więc przy tej całej klęsce brexitowej, zresztą bardzo też proszę Państwo, na pewno to obserwują, ale proszę na to zwracać uwagę. W czasie jak referendum i tuż po referendum, w Polsce również, w innych krajach, ale wśród tych osób, które właśnie patrzą na Unię jako na serce Europy tylko 2 tygodnie przed wyborami, a w całym czasie i przed i popatrzą inaczej. Więc w tym procesie brexitowym wszyscy zacierali ręce, wychodzą z Unii Europejskiej, bo nie chcą strasznej Unii Europejskiej. A głównym tematem referendum i głównym tematem propagandy przed referendum brexitowym byli emigranci z Europy. Byli emigranci z Polski, z Rumunii i z krajów nadbałtyckich. To był, ja wtedy obserwowałam bardzo dokładnie tę kampanię przedreferendalną, bardzo dokładnie i byłam naprawdę przerażona. Jeżeli w kraju takim jak Wielka Brytania można zrobić tak obrzydliwą kampanię, właśnie jeśli chodzi o migrację wewnątrz Unii Europejskiej, to nie chodziło o migrantów ze świata, chodziło o migrantów głównie z Polski. Jeżeli można zrobić tak obrzydliwą kampanię w takim kraju, który jest krajem kolorowym, który ma migrantów wszędzie, to jak to dalej w innych krajach może iść? I teraz taki moment, jak mówimy, ostatnie już teraz zdanie naprawdę, jak wszyscy się martwimy o polexit, ja bym się nie martwiła o polexit, taki jakby jednorazowy referendum, to Unia Europejska jest instytucją dobrowolną, natomiast tego typu procesy nie trwają miesiąc i tydzień. W Wielkiej Brytanii to były lata obrzydzania i ośmieszania również, nie tylko obrzydzania, ośmieszania Unii Europejskiej. Ośmieszania, mówienia o tym, że Unia Europejska zajmuje się bzdurami, że zajmuje się nie tym, co potrzeba. Przy czym to w ogóle nie jest prawda. Jest z nami pani poseł Róża Thun, która dobrze wie, czym ona się zajmuje. Bezpieczeństwem samochodów, emisjami, wspólnym rynkiem. To są rzeczy, które wcześniej, nie później, ja znowu siebie cytuję, ale zwykle wcześniej dotykają każdego z nas w życiu.
To nie są głupie i śmieszne kwestie w tej chwili. I to są kwestie, które nawet te, które czasami są przedstawiane jako śmieszne. Ostatnio byłam z panem posłem Olbrychtem na takiej debacie i on wspominał o tych bananach. To chodzi o to, że jedne banany pochodzą z Afryki, a drugie z Ameryki. I to jest ogromny, a drugie z Ameryki Południowej. I to jest ogromny biznes. Na to, jakie banany przypływają do Europy, chcieli mieć wpływ wszyscy, ponieważ to jest, są ogromne pieniądze. To jakby wtedy się zaczęło, więc to można wszystko ośmieszać. Natomiast mówię, ten proces ośmieszania i takiego obrzydzania trwał bardzo długo, a ja w Polsce to widzę. Być może patrzę trochę z daleka w tej chwili, ale widzę. Ja widzę, że w Polsce na przykład według mnie celowo nie przedstawia się tak, jak powinno się przedstawiać inwestycji finansowanych z pieniędzy unijnych. W Polsce około 70% inwestycji wszystkich jest finansowane z pieniędzy unijnych. Tych 3/4 tych inwestycji nie byłoby, gdyby nie pieniądze unijne. I my, tak, około 70%, pan się dziwi, około 70% wszystkich inwestycji w Polsce jest finansowane z pieniędzy unijnych. Więc to jest, my mamy w tej chwili 2%, to co dostaliśmy z Unii Europejskiej, dane na koniec i już kończę, trzeci raz to mówię, do trzech razy sztuka, 2% czwarty, pan poseł Fedorowicz jest tak. 2% to co dostaliśmy z Unii Europejskiej to jest 2% polskiego PKB. To jest taka wielkość. Jeżeli porównamy plan Marshalla po wojnie dla Francji, w cenach, które są teraz, to Francja dostała wtedy 11% PKB, a my 50%. Podwoiliśmy nasz dochód narodowy od czasu, od 90 roku. To jest to, o czym mówiła pani prezes, o czym mówił ambasador, że rzeczywiście tak szybko się to nigdy w Unii nie działo. Ja niedawno w Hiszpanii mówiłam właśnie, bo dlatego sprawdziłam, ile to jest procent polskiego PKB, 2%. Hiszpania w najlepszym okresie miała 1%. Więc to są ogromne pieniądze, ale dane, czy jakby wydyskutowane, bo przecież nie dane, to jest część też naszej składki, chociaż cały czas jesteśmy biorcą, jeszcze przez kilka lat będziemy biorcą, to są pieniądze wydyskutowane i zdecydowane o tym, że dostajemy tak dużo, dlatego, że jesteśmy wiarygodni, dlatego, że dobrze żeśmy sobie radzili, dlatego, że jesteśmy lojalnym krajem członkowskim Unii Europejskiej. Lojalnym to znaczy nie zawsze posłusznym. To znaczy takim, który dyskutuje, który narzuca swoją myśl, który proponuje coś, ale lojalnym. Czyli w środku chcemy być w Unii Europejskiej. Teraz według mnie wśród instytucji, ale też społeczeństw, takiego jednoznacznego przekonania nie ma. Przepraszam za długo. Kilka razy próbowałam. Pani komisarz pytała, jak to możliwe, że w tak wielokulturowym kraju jak Wielka Brytania można było wszcząć taką kampanię. My wiemy, pani komisarz, że można wszcząć, nie mając imigrantów, też taką kampanię. A banany to grząski grunt. U nas. Oddajemy państwu głos. Proszę o sygnalizowanie ręką, kto z państwa chciałby zadać pytanie pani komisarz. W sali są dwie panie z mikrofonami, które będą podchodziły. Bardzo proszę o sygnał, a jeśli nie, to ja zapytam jeszcze, bardzo proszę pani poseł, bardzo proszę, proszę o podanie mikrofonu tutaj do pierwszego rządu, pani poseł Róża Thun. Czuję się jak w parlamencie. Ja się zawsze boję przesłuchać.
angażuje się w ten przygotowywanie budżetu, który będzie dobry dla nas? I to chyba szersze pytanie, bo nie tylko w sprawie budżetu, pani komisarz, tylko tak, szerzej, to, jak ta współpraca się układa. Po pierwsze, bym powiedziała, że analogia tutaj z tym, co mówił pan poseł, jest stuprocentowa. To znaczy ja przez pierwszych kilkanaście miesięcy byłam przekonana, że i zresztą teraz również, że taka współpraca we wszystkich instytucjach jest konieczna. Ja jestem naprawdę, proszę mi wierzyć, jestem w tej chwili pewnie od dwóch z kawałkiem lat jedynym komisarzem, który nie ma kontaktu z polskim rządem. Przyjeżdżają ministrowie do innych komisarzy, nie do mnie. Znaczy nie do komisarza z Polski. Więc to jest jedno. A ta współpraca, ta rozmowa z rządem jest absolutnie konieczna. To są te tematy od budżetu, właśnie wspólnego rynku. Nawet państwo pewnie nie pamiętają, nie zdają sobie sprawy, ile spraw co miesiąc czy to kwartał przechodzi przez komisję takich, gdzie współpraca z rządem jest konieczna. Ja bym powiedziała, że mam kilka sukcesów. Nie będę nawet, bo to są drobne, niedrobne, dla różnych sektorów polskiego przemysłu niesłychanie ważne rzeczy, a te sektory zatrudniają bardzo dużo ludzi. I powiem państwu, ile my takich rzeczy żeśmy jakby promowali i przepchnęli jakby wbrew polskiemu rządowi, czy w ogóle bez pomocy polskiego rządu. To jest coś, co się naprawdę w Europie nie zdarza. Przez te prawie 5 lat tego mandatu komisji właściwie we wszystkich europejskich krajach zmieniły się rządy. Bo oczywiście ja jako komisarz byłam wskazana przez poprzedni rząd, ale we wszystkich krajach zmieniły się rządy. Według mnie jestem jedynym komisarzem, z którym rząd się nie kontaktuje. To są, kontaktuje się z innymi komisarzami, natomiast nie ze mną. I to jest, ale to schodzimy do głębszych pokładów, czyli do tego, jak w tej chwili wygląda, nie na ten temat rozmawiamy, ale jak w tej chwili wygląda polskie społeczeństwo. To jest naprawdę, proszę mi wierzyć, jak przyjedzie się, jakby przecież to, że zmieniają się rządy i to, że ludzie głosują na różnych swoich przedstawicieli, jest normalne i mnie się tak to 4 lata temu wydawało. Natomiast to, w jaki sposób w tej chwili, po pierwsze, nastąpiła polaryzacja, również moja, ja to mówię również do siebie. I jak ta polaryzacja jest podtrzymywana i jednak jak słyszę, że to nie my rozpoczęliśmy tą wojnę, to we mnie się aż wszystko burzy. Ponieważ ja uważam, oczywiście każdy ma swój znowu kąt widzenia, ale ja uważam dokładnie odwrotnie. Ja naprawdę byłam otwarta na współpracę z ludźmi, na których nie głosowałam, ale uważam, że są pewne rzeczy i pewne interesy Polski, począwszy od budżetu przez różnego rodzaju sprawy ekonomiczne, które wymagają współpracy na poziomie europejskim. Ja tej współpracy nie mam. To dopytam jeszcze pani komisarz, gdyby ta współpraca układała się lepiej, to Polacy mogliby czerpać więcej korzyści z Unii Europejskiej? Znowu, podstawowy przykład, pracownicy delegowani transport. Ogromny sektor w Polsce. Ten temat został w Radzie przegrany. To jest, znowu mówię o reputacji czy opozycji, to była taka umiejętność przez lata, bo przecież ten temat pracowników delegowanych, czyli tych, którzy mają w Polsce firmy i pracują gdzieś, wykonują swoje usługi w innych krajach europejskich, ten temat był takim gorącym kartoflem i był niewygodny przez lata dla innych krajów, nawet bardziej niż teraz, bo teraz płace w Polsce są jakby dochodzą jakby trochę bardziej do, czy rosną, w związku z tym są, zaczynają być jakoś tam porównywalne z tymi w innych krajach. Natomiast Polska miała taką umiejętność, czasami absolutnie konieczną, nie tylko inicjowania pewnych rzeczy, ale rzeczywiście, jak już nie było rozmowy, to blokowania. Że ten temat nie będzie dalej, o tym temacie nie będziemy rozmawiać. W tej chwili tę umiejętność zatraciliśmy. To jest, ja jestem przekonana, że gdyby jakby sytuacja wokół
była inna, to temat związany z pracownikami delegowanymi i z transportem w ogóle by nie przeszedł ani przez komisję, ani przez parlament. Nie mówiąc o Radzie, w ogóle by nie zaczął być dyskutowany. Nie o to mi, nawet nie chodzi mi o to, że przeszedłby jakieś głosowania, tylko w ogóle by go tam nie było. I to w takich, powiedziałabym, najdrastyczniejszych przypadkach, kiedy rzeczywiście nie możemy się dogadać, to odsuwamy to, nie rozmawiamy, ponieważ dla nas to jest bardzo, bardzo drażliwa sprawa. I to jest pierwsza najważniejsza być może rzecz, ale takich rzeczy było naprawdę bardzo sporo. To są rzeczy, które ja w komisji i nasi przedstawiciele w parlamencie, a uważam, że też znowu proszę mi wierzyć, że reprezentacja tej części sceny politycznej, którą ja reprezentuję w parlamencie w porównaniu z innymi, to jest w ogóle niebo a ziemia, naprawdę. Proszę mi wierzyć. To, że ktoś krzyczy w Polsce dużo, to nie znaczy, że dużo w parlamencie pracuje. To jest, a nawet bym powiedziała, że to jest odwrotnie proporcjonalne. Jeżeli ktoś krzyczy dużo o tym, że pracuje w parlamencie i jest we wszystkich mediach, to nie znaczy, że w parlamencie rzeczywiście pracuje i jest tam na co dzień i jest szanowany i jego głos jest słuchany. A to jest tak ważne, ja nawet sama tego 5 lat temu nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak ważne jest mieć dobrą reprezentację w parlamencie. Parlament ma teraz bardzo dużą rolę. W parlamencie się różne rzeczy ucierają i parlament jest jedną z tych trzech instytucji, jeżeli wskazuje się palcem na komisję, która coś robi, to dokładnie to jest jedna z trzech instytucji. Z komisji może coś wyjść bardzo złego, ale jeszcze wszystko można naprawić w parlamencie i wszystko można zdecydować w Radzie, bo w końcu to jest decyzja Rady. I proszę zobaczyć, jak w tej chwili, co wychodzi z Rady, a w Radzie siedzi polski premier i polscy ministrowie. Co wychodzi z Rady? To są rzeczy, wychodzi premier i mówi, że żeśmy dla Polski zdrowe powietrze. Tam jest cisza, na Radzie jest cisza. Nie ma narzucania swojego zdania, co jest absolutnie normalne. Trzeba narzucać swoje zdanie, jeżeli uważamy, że nasz interes jako Polski jest taki lub inny. No. Bardzo dziękuję pani komisarz i poprosimy mikrofon do pierwszego rzędu. Pierwszy rząd po mojej prawej stronie aktywny, tak, tak. Ale zachęcam też innych państwa do sygnalizowania. Za chwileczkę podejdziemy. Dobrze, bardzo proszę, pan poseł. Pani komisarz, no... Debata ta nosi tytuł Przyszłość Europy w Twoich rękach. Ja mam dwa pytania. Jedno, czy taka sytuacja, która spotkała polskie przedstawicielstwo i większość w Unii Europejskiej, a inna formacja rządząca, czy takie sytuacje zdarzały się i czy zdarzają wśród innych krajów? Ale która sytuacja? No na przykład takiego dysonansu między parlamentarzystami, bo to pytanie pozornie może jest proste, ale dotyczy tego, że są zmiany polityczne bardzo poważne w Europie. I drugie pytanie jest związane z przyszłością. Może już jest za późno na to, ale może to jest nasza wina, bo ja pamiętam, jak 5 lat temu pracowaliśmy wszyscy tutaj przy Róży, żeby pomóc w wyborach i ta młodzież, która jest jakąś elitą intelektualną młodego pokolenia. Mówię dokładnie, precyzyjnie o wiodącym liceum krakowskim, którzy nam pomagali. Okazało się, że oni jednak głosowali na partię antyeuropejską, czyli na Korwina-Mikke. Czy nie zachodzi sytuacja, w której powinniśmy się przyznać do jakiegoś błędu, my wszyscy, że nie jesteśmy w stanie przekonać tego pokolenia, które będzie decydować prawdopodobnie, jeżeli nie o tych wyborach, bo to jest za późno, ale o najbliższych wyborach parlamentarnych. No tu jest pewien rozdźwięk, ja dodam, między kobietami i mężczyznami. To jest to, tak, o czym wspomniała pani komisarz, że to młodzi mężczyźni mają ten rodzaj poglądów. Tak, to więc pierwsze pytanie znowu z mojego, mój kąt oglądu, czy moje pole oglądu, takiego rozdziału, czy takiej blokady pomiędzy reprezentantami w Europie, czy reprezentantami innej partii w Europie, a ludźmi, którzy decydują, bo ja decyduję o bardzo wielu sprawach, pani poseł decyduje o bardzo wielu sprawach, wydaje mi się, że w innych krajach nie ma. Ta współpraca jest, jakkolwiek te podziały polityczne istnieją. Dlatego mówiłam o tym potężnym rozziewie, czy naprawdę
no rozdziewie, przepaści w polskim społeczeństwie. A druga sprawa tak, ja uważam, że, ale to znowu nie dotyczy tylko Polski. Ja bym nie chciała, żebyśmy my się uważali, oczywiście nas sprawy polskie najbardziej dotyczą. Ja jak mówię o Węgrzech czy Rumunii, to mnie tak w środku nic nie boli. Ani, no to nie jest mój kraj. Ale więc te zmiany również wśród młodzieży, one są też w Europie. I rzeczywiście ja uważam, no, że coś zostało zepsute, czy coś zostało zaniechane, że ta młodzież, która... No popatrzmy na młodzież polską. Jesteśmy 15 lat w Unii Europejskiej. Ja w zeszłym tygodniu spotkałam się z 18-latkami w liceum. Ostatnia klasa jeszcze przed maturą. Oni nie pamiętają Polski przed Unią Europejską. A w Europie już dwa pokolenia nie pamiętają swojego kraju przed Unią Europejską. Nie pamiętają, już jeśli weźmiemy, bo jakby różne są koncepcje na tego, dlaczego Unia powstała, tak? Ale ta główna, no to jest oczywiście wojna, ale są również inne, ale te podstawy to są podstawy światopoglądowe, to są postawy legalistyczne, to jest to, co nazywamy wartościami. Na nich zbudowano gospodarkę, ale najpierw są wartości. I rzeczywiście ci młodzi ludzie, ja byłam przerażona tymi wynikami tych badań, ponieważ rzeczywiście młodzi ludzie w Polsce, chłopcy między 18 a 25 rokiem życia, to jest, reprezentują w 62%, mają poglądy takie jak w tej chwili partia rządząca w Polsce i na prawo bardzo. 62% młodych ludzi od 18 do 25 roku życia, a wśród dziewczyn to jest największa różnica. To jest największa różnica. Wśród dziewczyn to jest 20%. Dziewczyny mają poglądy od tej partii, ale od tej partii, która rządziła przez 8 lat, na lewo. Ja też tak uważam. Ja też tak uważam. Natomiast to są przerażające dane. To są dane pokazujące, że ani rodzina, ani szkoła, ani kościół nie potrafiły tych chłopców mówię jednak. Proszę? Tak. I to jest, ja do młodych ludzi, bo to jest bardzo ciężko w jednej chwili powiedzieć, co można zrobić, jeżeli mamy, też nie temat dzisiejszy, ale jeżeli mamy dereformę szkolnictwa, która idzie dokładnie w tę stronę, żeby wszystkie dzieci jakby myślały w jednym określonym kierunku. Czy ja, co ja mówię młodym ludziom, nie wiem, czy to w ogóle do nich, ale to jest, po prostu trzeba myśleć. Jak człowiek myśleć i analizować to, co się mówi, ale jednak większość ludzi mało analizuje. Nawet jeśli myśli, to mało analizuje te treści, które dostaje. Jeżeli dostaje 5 informacji, bo to nie chodzi o to, że nie mają informacji, że nie czytają. Jeżeli dostają 5 lub 10 różnych informacji na ten sam temat, to powinni umieć wyciągnąć wnioski i myśleć, gdzie jest prawda, czy nawet samemu przetrawić to przez siebie, a tego nie ma. I to też nie jest znowu specyfika Polski. To jest jednak coś, co... Ja mam 55 lat i dobra, udaję, że robię na smartfonie wszystko i udaję, że robię na komputerze, ale to jest w ogóle inny rodzaj umysłu i inny rodzaj jakby współistnienia z techniką. Ja mówię o tej technice po raz któryś, ale ona zmienia nasze życie. Ona zmienia nasze życie. Jak ja patrzę na moją córkę, która jest maturzystką najmłodszą i która właściwie, no nie mówię, że siedzi cały czas w tym, ale po prostu to jest jej życie od małego. To jest coś, co też my powinniśmy brać pod uwagę, a rewolucja to jest również rewolucja pokoleniowa i generacji. My musimy przez to przejść, mądrzejsi. Ja czasami, to się nagrywa, ale dobra, bo ja uważam, że ludzie są głupi i źli. No właśnie, a pani poseł uważa odwrotnie. Ale z drugiej strony uważam, że jakby naprawdę ludzkość przeszła tyle rewolucji, oczywiście w dłuższym czasie rozłożonych i te rewolucje nie były tak dotkliwe, ale że z tą rewolucją też, przez tę rewolucję, która dotyczy też głów, jakoś przejdziemy.
Natomiast no, dotyczy to nas i dzieje się to teraz i dlatego to jest takie dotkliwe. Za dużo. Drugiej stronie sali oddajmy najpierw głos, bo tutaj pan się zgłaszał. Za chwileczkę. Tak, ja widzę tutaj, że państwo też podnoszą ręce. Bardzo proszę. Dzień dobry, Nowak Edward. Pani komisarz, ja przyznaję się, jestem zdecydowanym zwolennikiem Unii Europejskiej. Nie tylko w kwestii przeszłości i konsekwencji historycznych, ale także w kwestii przyszłości. Wydaje mi się, że to jest bardzo nowoczesna instytucja, która jest no, świetnie przygotowana do rozwiązywania problemów przyszłości, problemów globalnego świata. I to dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że to jest chyba najlepsza instytucja na świecie. Nie znam przynajmniej w tej chwili drugiej podobnej. Natomiast oczywiście w związku z tym zastanawiam się, skąd ten kryzys. I część odpowiedzi być może jest taka, że zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej w poprzednich latach myśmy się za bardzo skupili na administrowaniu, a naprawdę nie na strategii. Myślę, że porzuciliśmy takie trochę marzenie o tym, jak powinna wyglądać Unia, o tym, jak powinna wyglądać Polska. I to administrowanie nam ogromnie, ogromnie ciąży. Dlatego jest taka percepcja w społeczeństwie, że właśnie Unia to jest ta właśnie od tego krzywego banana, a nie od wyzwań. Jeżeli dzisiaj pojawiają się jakieś głosy, odważne głosy, nie wiem, a ostatnio najbardziej znane wystąpienie były pana prezydenta Macrona, to proszę zauważyć, to było ile? Dwa miesiące temu? Dzisiaj właściwie już się o tym nie mówi, no bo Niemcy ustawiają się do tego przynajmniej z wątpliwościami, problemy wewnętrzne we Francji i tak dalej, i tak dalej. Czyli mnie się wydaje, że brak jest deficyt naprawdę poważnych idei i poważnego przywództwa. Dlatego, to jest ostatnie zdanie, dlatego jesteśmy zdominowani w tej polityce europejskiej i światowej przez problemy wewnętrzne. I to one nas dominują i właściwie uprawia się politykę niby zewnętrzną dla potrzeb wewnętrznych. I to nie tylko w Polsce. I to jest chyba jeden z problemów. Nawet dzisiaj przeczytałam gdzieś w jednej z takich europejskich portali, że wybory europejskie to jest składowa 28 wyborów narodowych. No i rzeczywiście w Polsce to bardzo wyraźnie, no ja to widzę znowu, bo jestem Polką, ale to nie jest tylko polska przypadłość. Ja o tym, po pierwsze, dużo by rozmawiać o administrowaniu strategii. Zgadzam się częściowo, ponieważ od tych iluś tam lat, jak ja to obserwuję, jest dosyć bliska. No to jeżeli mówimy o administrowaniu, na przykład w czasach ogromnego kryzysu światowego, no to to administrowanie no musiało, było konieczne, bo Unia gospodarcze takie. Natomiast nie zgadzam się, że jednak te, to, co pan nazwał myśleniem strategicznym, się w ogóle w Unii nie pojawia. To się pojawia i bym powiedziała, ja teraz, bo rzeczywiście mówiłam bardzo dużo, jak tam ze 2-3 lata temu rozmawiałam i był ten szczyt kryzysu migracyjnego, ja mówiłam dużo o kryzysie, ale jednak ja uważam, że ta rozmowa w Unii Europejskiej jest, ona w Polsce jest przytłoczona i przywalona sprawami krajowymi, częściowo w innych krajach również. I ja uważam, że Unia Europejska ma się lepiej niż czasami o niej mówimy i piszemy. Że ma się lepiej. To nie jest instytucja, czy znowu, ja powiem trzy instytucje. Unia Europejska jako koncept. To nie jest instytucja w takim kryzysie, jak my sobie wyobrażamy. Natomiast rzeczywiście to, co pan mówił o Macronie na przykład, czy o różnych innych pomysłach, czy pomysłach do dyskusji, bo przecież to są ich pomysły na Unię, ale to są pomysły do dyskusji, do podjęcia przez innych. Te pomysły się pojawiają, ale tak jak wszystko, tak jak widzą państwo, jak się wiadomości pojawiają się i trwają dzień i za chwilę jest co innego. To jest też pochodna tego, o czym mówiłam, tej zmiany w ogóle percepcyjnej, jaką społeczeństwo ma. Natomiast te pomysły są i jak ja uczestniczę w radach dwóch, ministrów gospodarki i ministrów obrony, ponieważ mam u siebie ten fundusz obronny, więc jutro nawet jest Rada Ministrów Obrony. Te rozmowy i te dyskusje całkiem naprawdę sensowne, takie, nie powiem futurystyczne, ale przyszłościowe, te rozmowy są.
Natomiast one, szczególnie przed wyborami, są jednak niestety zdominowane tematami krajowymi. I najgorsze jest to, stąd też nasze te dialogi obywatelskie, że ludziom się, że jeżeli rozmawiamy o, że rozmawiamy o tematach, które nie mają nic wspólnego z Europą przed wyborami europejskimi, a nie rozmawiamy o tematach, które mają wszystko wspólnego z Europą. Rozmawiamy o różnych rzeczach w Polsce, teraz głównie światopoglądowych i tylko to zdominowało. No jest to jakaś rozmowa, ponieważ tolerancyjność, otwartość, rządy prawa to jest coś, co jest rozmową o Europie zdecydowanie. Natomiast nie zgadzam się, że z tej dyskusji nie ma. Administrowanie, jak mówię, tak, ja sobie to zarzucam, że było dużo administrowania, było właśnie to, żeby pokazać, że jesteśmy najlepsi, że dobrze to robimy. Też w tym administrowaniu, tak jak ja to pamiętam, to był taki element, że na przykład właśnie w polityce spójności myśmy jednak potrafili narzucić swoje rozwiązania. Myśmy byli tymi znowu na poziomie ministrów, których reszta Europy słuchała, dlatego żeśmy dobrze administrowali. Natomiast ja się zgadzam i nie chcę właśnie powtarzać czy powielać tych rzeczy o kryzysie przywództwa, ale jednak jakoś to w Europie w tej chwili... Znaczy jest kilka osób, które wydają się takimi naturalnymi przywódcami, które rzucają jakieś tematy, natomiast one nie są potem podejmowane niestety. Czyli ogólnie się zgodziłam z pewnymi takimi usprawiedliwieniami, dlaczego to tak było. Zgłaszali się Państwo tutaj w środkowym rzędzie, ale zanim dotrze mikrofon, to ja dopytam jeszcze właśnie w kontynuacji do wspomnianego wystąpienia prezydenta Macrona. Zresztą to nieraz już padło i część tego wystąpienia wywołała spore poruszenie w Polsce, bo wprawdzie nazwa naszego kraju nie padła, ale te kryteria, o których mówił w odniesieniu do strefy Schengen, do rewizji jej granic, jednak spełnia właśnie Polska, czyli kwestia przyjmowania imigrantów. Tam drugi element to było bezpieczeństwo. Czy takie ryzyko, pani zdaniem, pani komisarz, istnieje, że wrócą szlabany i paszporty na granicy? Nie, ja w to nie wierzę, chociaż i to nie, według mnie to nie jest powód, żeby jakby zamykać granice, czy wypychać kraj ze strefy Schengen. Ja w to nie wierzę. Natomiast samo to, że taki pomysł, czy takie hasło się pojawiło w tej rozmowie ze strony prezydenta Francji, to jest bardzo niepokojące. To znowu wracamy do tej reputacji, pozycji, do tego, z kim rozmawiamy i kto nas słucha w Europie. Według mnie, znowu z mojego kąta, Polska ma w tej chwili najgorsze w historii stosunki z Francją. Najgorsze. Znaczy to jest, nie jest przypadek, że to padło z ust prezydenta Francji. Mamy złe stosunki z Francją. Czy to jest dobrze? Jak mówię, trójkąt weimarski, Polska, Niemcy, Francja, to była potęga. To mogła być potęga. To są trzy wielkie kraje europejskie, które mogą na różne tematy rozmawiać. W tej chwili tego nie ma, to jest zburzone. Więc samo to, że taki temat się pojawił, jest niebezpieczny. Natomiast ja nie wierzę, że to się zrealizuje. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie. Moje nazwisko Ryszard Radbański, jestem profesorem fizyki, co prawda z ekonomią to niewiele. Tutaj mój przedmówca, czyli pan minister Edward Nowak, legenda Solidarności, wspomniał po prostu nie dać różnicą między administrowaniem a brakiem idei, prawda? Tutaj to, co można by powiedzieć właśnie w inny sposób, że Unia się zajmowała ekonomią i my wszyscy, prawda, i podkreślaniem tej wagi ekonomii, a brakiem idei. No i tej idei faktycznie chyba nam brakuje i to jest to, co i aktualnie się będzie wykorzystywać, czyli sytuacja taka, że niby Unia Europejska, jak była kiedyś budowana 60 lat temu, to była na chrześcijańskich wartościach budowana, a zarzuca się dzisiaj przeciwnicy z różnych stron, prawda, że dzisiaj od tego się odeszło. Chciałbym zwrócić uwagę chyba i zasugerować coś takiego, żeby rzeczywiście podkreślać i ta nasza strona, jakby to powiedzieć, że jesteśmy za wartościami chrześcijańskimi, tylko dodawać, że to są wartości chrześcijańskie Franciszka, czyli wartości chrześcijańskie Franciszka. Druga rzecz to jest taka rzecz, że nawet sobie nie zdajemy, jak była kiedyś sprawa odnośnie trójpodziału władzy i teraz ta dyskusja o praworządności w Polsce. Jest katechizm, i trzeba się powoływać znowu na to, co jest lubiane w Polsce, na Jana Pawła II świętego. Jest artykuł Kościoła katolickiego,
jest katechizm Kościoła katolickiego i w tym artykule, i tam jest taki artykuł jak 1904. Tak, to jest na samym końcu katechizmu Kościoła katolickiego. Sądzę, że zdecydowana większość katolików i chyba dużo hierarchii tego w ogóle nie doczytało tak daleko. Artykuł 904. Tenże artykuł i tamten cały tamten rozdział mówi o organizacji ludzkiej wspólnoty. Czy o organizacji ludzkiej wspólnocie. Artykuł 1904 mówi o tym, że, w każdej wspólności musi być władza i różne władze i te władze powinny być równoważone. Być równoważone i wzajemnie się kontrolować. I wzajemnie się kontrolować, czyli to, co było właściwie jest esencją tej dyskusji odnośnie tej praworządności w Polsce. Czyli to, co bym sugerował, żeby właściwie mówić o tych wartościach chrześcijańskich, o tej idei w jakiś sposób, żeby nie dać sobie narzucać, że Unia Europejska jest, znaczy to, co dzisiejsze jest, to jest po prostu jakieś, jak to się w skrócie mówię, lewactwo i jakieś nie to, do czego myśmy wstępowali. Czyli że jest na wartościach chrześcijańskich papieża obecnego Franciszka. Dziękuję bardzo. Przepraszam, a takie są hasła, że Unia Europejska to jest lewactwo w Polsce? Bo wartości chrześcijańskie nie są niczym złym, są samym dobrym. Wartości chrześcijańskie są samym dobrym. To jest mówi to osoba, która jest, no powtarzam to znowu, ale akurat taki jest moment, która jest osobą wierzącą, optującą za całkowitym rozdziałem Kościoła od państwa. Wierzącą i uważającą, że Kościół od państwa powinien być rozdzielony. Bardzo dziękuję. Za chwileczkę oddam głos. Bardzo dużo pytań widzę państwa zgłaszają. Najpierw tutaj pan się zgłaszał. Bardzo proszę. Tadeusz Krzywda. Bardzo dziękuję pani komisarz za wystąpienie. Ja mam pytanie, ponieważ zajmuję się sprawami bezpieczeństwa. Pani wspomniała, że pracuje również w dziedzinie obronności. Czy na poziomie europejskim władz, tak nazwijmy, waszym poziomie, rozmawia się o zagrożeniu, jakie istnieje ze strony Rosji w celu rozbicia Unii poprzez działania pozasiłowe, tak to nazwę. Przecież wiadomo dokładnie, jeżeli ta siła potrafiła wpłynąć na wybory w Stanach Zjednoczonych, był wpływ we Francji, w Niemczech. Cicho jest o Polsce, też podejrzewam, że prawdopodobnie był bardzo duży wpływ. I teraz pytanie do pani, czy na poziomie europejskim istnieje zmartwienie, czy istnieją dyskusje, jak temu zapobiegać? Dziękuję bardzo. Odpowiedź jedna jest absolutnie tak. To jest widoczne, to widać, że mnie, tak jak powiedziałam, strzałów nie słychać, ale ta wojna, szczególnie wojna w cyberprzestrzeni trwa. No to jest to co ja jednym słowem wspomniałam, mówiłam o tym, że są różne wpływy na wybory ludzi w wyborach, to znaczy na to, jak ludzie głosują w wyborach. I to jest bardzo widoczne. To jest widoczne zarówno w cyberprzestrzeni, czyli w przestrzeni cyfrowej. To jest widoczne w działaniach gospodarczych. Na Węgrzech elektrownia atomowa pierwsza, największa jest budowana przez Rosjan. I więc po pierwsze mamy strategię, ona jest przyjęta, dotyczącą zagrożeń hybrydowych, tak to nazywamy. Po drugie w tym kawałku obronności, który zaczęliśmy, dlaczego ja? Dlatego, bo ja jestem od przemysłu, a my zaczęliśmy współpracę przemysłową. Tam jest duży kawałek na wszystkie projekty związane właśnie z cyberzagrożeniami. To jest i teraz przed wyborami, to państwo to chyba widzą, to jest jednak temat, który się pojawił wszędzie. To jest temat, Macron się spotkał z Zuckerbergiem, z szefem Facebooka, właśnie na temat Facebooka. To jest temat, z którego teraz wszyscy sobie zdają sprawę i naprawdę duże środki również europejskie na to będą szły. To długo by o tym opowiadać, ale możemy potem jeszcze dwa słowa na ten temat zamienić. Natomiast tak, to jest w tej chwili największe zagrożenie. Nie ma lepszego interesu dla Rosji. Ja jestem Polką, więc mówię to trochę inne osoby z innych części Europy mają inne emocje na ten temat. Nie ma lepszego pomysłu dla Rosji niż rozbijać Unię, tak jak niektórzy kandydaci na europosłów deklarują, rozbijać Unię od środka, czyli poszczególne kraje
no, wyciągać czy sprawiać, że wygrywają ludzie, którzy są antyeuropejscy. To jest przecież najlepsze rozwiązanie w tej chwili i to się dzieje. Mamy na to dowody w Stanach, mamy na to dowody przy Brexicie, mamy na to dowody przy Podemos w Hiszpanii, więc widać te kontakty i widać jak to się dzieje. Cyberprzestrzeń plus gospodarka. Bardzo dziękuję. A obok jeszcze mamy Chińczyków. Kolejne pytanie, bardzo proszę tu bliżej mikrofon. Drugi rząd, pan profesor. Dzień dobry, Stanisław Kistryn, ja jestem prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani komisarz, ja chciałbym wrócić do sprawy reputacji i prosić o pewną poradę. Otóż z racji mojego zaangażowania w sprawy międzynarodowe, ja mam często spotykam się z kolegami naukowcami, a więc ludźmi, którzy mają specyficzny ogląd rzeczywistości, choćby w sieciach uniwersyteckich też. Inicjatywa na przykład Macrona. I tam no to, co jest nieprzyjemne, to niestety prędzej czy później w rozmowach prywatnych ja słyszę, no a co naprawdę tam się u was dzieje. Czasami da się odpowiedzieć, a co u was, jak jest na przykład Włosi, ale nie zawsze. Ale i to nie jest dobra odpowiedź, bo to nie jest wytłumaczenie, prawda? Natomiast ja mam pewne wrażenie, że to, co tutaj państwo już sugerowali, na przykład ta kontrowersja między administracją a strategią, myślę, że jest i to, tylko mamy pewien niedowład komunikacyjny. Otóż to, że ta strategia istnieje, że są ciekawe pomysły, na przykład wśród tych ministrów, o których pani komisarz wspominała, one później nie przebijają się do świadomości społecznej, a jak się przebijają, to na za krótko. I teraz pytanie moje jest takie, czy jak pani komisarz widzi rolę uczelni, bo szkół to już mówiliśmy, ale jak pani komisarz widziałaby rolę uczelni w tym, żeby wzmacniać informacje o tym, co się dobrego dzieje w Unii Europejskiej i co my, jak możemy tę reputację utrzymywać, odbudowywać, bo jedną z rzeczą, którą ja widzę osobiście, to na pewno to są rozmowy, bo ja chyba jednak mam bliższy pogląd na generalnie na społeczeństwo pani komisarz niż pani poseł, ale nie uważam, że ludzie są głupi. Uważam, że ludzie są niedoinformowani. Nawet ci, co by chcieli myśleć, to ograniczają się do zbierania informacji z jednego źródła i wtedy nie mają o czym mówić. Czyli wobec tego otwieranie pola dialogu, takie jak to, ale znacznie szerszego, to jest jedna z rzeczy. Ale czy pani komisarz mogłaby mi poradzić, co jako uczelnia powinniśmy robić, żeby Unia Europejska była lepiej postrzegana i żebyśmy z niej lepiej korzystali? Absolutnie się z tym zgadzam, bo tak znowu wracam do tych rad i do tych rad, czyli spotkań ministrów różnych, z różnymi portfolio i że tam rzeczywiście różne tematy padają. Myśmy dyskutowali na kolegium przed Sibiu, jakby jakie, co można, no, o czym mogliby też liderzy rozmawiać. Oczywiście to rozmawiali o czym innym głównie, ale wydaje mi się, że w wypowiedzi, potem czytałam wypowiedź pani kanclerz jeszcze, nie szefowej partii, ale kanclerz, która właśnie trochę w tym, nie wiem czy to było trochę z tego, co myśmy rozmawiali, co ja nawet zaczęłam, dlatego, bo uważam, że gdzieś znika to połączenie, czy od tych naprawdę czasami dobrych, słusznych, strategicznych pomysłów, i na poziomie komisji, i na poziomie ministrów poszczególnych, a potem decyzji Rady tej Europejskiej, czyli szefów rządów. I ja uważam, że trzeba by zaproponować na następny mandat coś takiego, że jednak są jakieś kilka kluczowych tematów, których nie dyskutujemy przez 10 czy 12 lat. Że jest kilka tematów w Unii Europejskiej, powinna być zgoda na to na przykład w Radzie, tak? Że jest kilka dziedzin, co do których postępujemy szybko, co do których, jeżeli komisja coś zaproponuje i potem to idzie do parlamentu, w parlamencie zwykle, oczywiście to jest długi proces, ale zwykle w ciągu jednego mandatu się to obraca i idzie to do parlamentu, to potem w Radzie nie jest to rozwlekane na nigdy.
Ja widzę takich tematów multum. I to jest, a wiecie państwo dlaczego, trochę odbiegam od tematu, ale zaraz wrócę. Wiecie państwo dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że potem każdy temat w każdym kraju z 28 wpada w jakieś ministerstwo. I tam są ludzie, którzy zaczynają myśleć, nie no, ten kawałek tego tematu dla nas jest bardzo niefajny, będziemy przeciwko. I się dzieli ta Europa nie wschód-zachód, nie wschód-zachód, tylko północ-południe, na krzyż, w ogóle czasami o jakieś drobne, bzdurne rzeczy się kłócimy na tych radach, drobne, bzdurne. Jak ja mówię do 5 ministrów, mówię, dlaczego się o to kłócimy? Przecież to jest rzecz, która dla całej Europy byłaby do pokazania, byłoby, że Europa rzeczywiście myśli Europa, instytucje europejskie o obywatelach, że rzeczywiście nie, bo dla nas ten mały kawałek jest nie do przyjęcia. I wydaje mi się, że taka jakieś porozumienie na poziomie Rady co do różnych tematów, takie, że rzeczywiście w tym temacie mamy szybką ścieżkę. Nawet jeżeli nam 5 urzędników, wiceminister, dyrektor departamentu, szef wydziału mówią, że dla naszego kraju to jest nie za bardzo, to idziemy w tym temacie tą ścieżką. I uważam, że ta szybkość i decyzyjność jest czymś w niektórych tematach, jest czymś, co Unii jest absolutnie w tej chwili niezbędnie potrzebne. Ja jestem osobą niecierpliwą, ale jeżeli miałam u siebie takie tematy, które trwają 14 lat i ja ich dalej nie rozwiązałam, bo miałam taki blok, no to jest coś jest nie tak, nie? Kiedy jakby cały temat jest okej, okay, wszystko jest... To chodziło akurat o bezpieczeństwo na rynku towarów. W ogóle zmieniliśmy dyrektywę po to, żeby przejść, bo jeden temat nie mógł, jeden artykuł z całej dyrektywy nie miał szansy w Europie. Europa się tak podzieliła nad jakąś bzdurą. No to jest nie do przyjęcia, tak. Tak, dokładnie. Natomiast co jeszcze uniwersytety? No, według mnie szkoły i uniwersytety to jest i rodzina, to są te instytucje, które mają najwięcej do zrobienia. I to jest oczywiście to, co robi uniwersytet, bo my jesteśmy w kontakcie z panem rektorem, to do wszystkich państwa od czasu do czasu, ale jesteśmy. Więc udział w różnego rodzaju właśnie sieciach europejskich, bo to, co pan mówi, to przekonanie, że Polska jest taka, jak obecny rząd, jest naprawdę w tej chwili powszechne. Przecież to nie jest prawda. Już nie mówmy o tym, o procentach w wyborach, ale przekonanie, że my jesteśmy wszyscy tacy, jak obecny rząd, jest powszechne. Dlaczego ja, chociaż są to moje najgłębsze, szczere przekonania, ale ja uczestniczę we wszystkich marszach równości, we wszystkich spotkaniach społeczeństw LGTB w Europie, we wszystkich, bo chcę pokazać, że Polska to nie jest tylko polski rząd. Że są jeszcze inni ludzie w Polsce. Pan w drugim rzędzie się zgłaszał, także poprosimy mikrofon tutaj. Tak jest, już jest u pana mikrofon. Ja chciałem poruszyć temat, który nie ma nic wspólnego z Polską, a wszystko z Europą. Ale nie ma go w agendzie europejskiej, przynajmniej tak mi się wydaje, nie widzę go. Otóż za wcześnie jest mówić czy marzyć o narodzie europejskim, ale można mówić o wspólnej świadomości europejskiej i o jej budowaniu. I myślę, że w tej dziedzinie nic się nie robi. Była jedna inicjatywa, która upadła, mianowicie próba takiego skonstruowania wyborów europejskich, byśmy głosowali na partie europejskie, nie na partie narodowe. To upadło. Nie wiem, w jaki sposób jeszcze, może media, jakiś kanał telewizyjny europejski w różnych językach, może gazeta europejska w różnych językach, ale wspólnie redagowana, nie ma przedsięwzięć zamierzonych nie na jedną, ale na wiele kadencji, deficytowych niestety, przynajmniej dzisiaj, ale niezbędnych, by budować wspólną świadomość europejską. Dziękuję. Zgadzam się, chociaż ta rozmowa, tak jak jestem w komisji, trwa od 5 lat i chcę powiedzieć, że naprawdę spore pieniądze idą przecież w tej chwili na taki kanał informacyjny Euronews, że jest kanał Arte, który jakby tego typu wartości ma promować. Natomiast, że jest wreszcie Erasmus,
że jest wreszcie Erasmus i są, i jest teraz ten, może mała rzecz, ale bezpłatny dla 18-latków wspólny bilet po Europie, który sprawi, że może będą mogli mówić tak jak o sobie, jestem Ślązaczką, Polką i Europejką w jednym. Natomiast jednak wracam do tego, że to są te trzy poziomy, rodzina, szkoła, uniwersytet, które bo naprawdę rozmów o tym było dużo. Co tu jeszcze zrobić? Co tu jeszcze zrobić, żeby rzeczywiście tę europejskość promować wśród ludzi? My nigdy nie będziemy, ja tak uważam, nigdy nie będziemy Stanami Zjednoczonymi Europy. Nigdy nie będziemy. I to nie ma co tam mówić o federalizmie, bo nie będziemy, nie chcemy. Europa jest piękna w tym, że jest różna. To jest wartość Europy. Natomiast no, wydaje mi się, że na przykład no, w Polsce to teraz nie ma co o tym marzyć, ale jeśli chodzi o programy szkolne, no przecież to, co zrobiono, to jest duża parabola, ale to, co zrobiono w Niemczech przez kilkadziesiąt lat w programach szkolnych, ja nie mówię o jakiejś tępej propagandzie, ale ja mówię o tym, żeby rzeczywiście pokazywać, że my jesteśmy w Europie, ponieważ byliśmy w niej zawsze, ponieważ jesteśmy zakotwiczeni w tych wartościach, nie dlatego, że nam teraz dają pieniądze, tylko dlatego, że chcieliśmy być w tej Europie. A poza tym, że jesteśmy w tej Europie w tej chwili, ponieważ poza nią dla Polski jest miejsce tylko na wschodzie i gospodarczo, i światopoglądowo. Nie ma innego miejsca w tej chwili dla Polski. Z powodów również, jeżeli ktoś już nie chce mówić o wartościach, z powodów również w tej chwili, o ile nie przede wszystkim, ale również bardzo ważnych gospodarczych, my musimy być w Europie. My musimy być w Europie, bo inaczej jesteśmy no, poza Europą również światopoglądowo, umysłowo i pod każdym innym względem. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że po pierwsze rozmowy na ten temat są niekończące się, po drugie stąd na przykład ten bilet bezpłatny. To z tych rozmów się właśnie, co zrobić, żeby młodzi ludzie mogli podróżować chociażby po Europie i widzieć, jak ludzie żyją gdzie indziej. To jest jakaś inicjatywa i z roku na rok pieniądze na ten bilet bezpłatny są coraz większe, także coraz więcej ludzi może aplikować i jeździć po Europie pociągiem. Że to po pierwsze, że są rozmowy, po drugie, że są pieniądze ogromne w to wkładane. No ale jakby jeżeli pan mówił o liście europejskiej, jeżeli w wyborach europejskich, znowu nie tylko Polska jest wyjątkiem, rozmawiamy wyłącznie o krajowych sprawach, no to gdzie ta europejskość, no gdzie ta europejskość się pojawia? Bardzo dużo pytań jest i bardzo dużo osób się zgłasza, także proszę spokojnie czekać, będę starała się, mamy nadzieję, że zmieścimy się w czasie z pytaniami. Pan z tej strony sali dalej, jeszcze dalej, nie pierwszy był ten pan dalej. Dalej. O tu. Dzień dobry pani komisarz. Nazywam się Michał Kuć, jestem studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobnie jak wypowiadający się wcześniej profesor Kistryn, chcę powiedzieć, że również uważam, że ludzie nie są głupi i wredni, a szczególnie ludzie młodzi. Dobra, bardzo zgeneralizowałam. Młodzi to w ogóle nie są głupi, a źli czasami są. Mam trochę więcej lat niż tegoroczni maturzyści, dlatego pamiętam jeszcze czasy, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Pamiętam kampanie, które jako dziecko widziałem w telewizji, które promowały wejście do Unii. Mówiło się dużo o tym, że Polska stanie się częścią świata zachodniego, mówiło się dużo o dotacjach, mówiło się też o otwarciu granic. Myślę, że wtedy wielu ludzi w moim wieku myślało o tym, żeby z Polski wyjechać. Dzisiaj te nastroje się trochę zmieniły. Wielu ludzi z pokolenia mileniarsów, szczególnie tych późnych, których również reprezentuję, myśli o tym, żeby w Polsce teraz zostać. I bardzo poważnie bierze to nasze jestestwo Polski w Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że młodzi ludzie nie czują się reprezentowani przez władze Unii. Czują, że ich głos nie jest słuchany. Dlatego myślę, że ważna jest tutaj zmiana podejścia. Szczególnie ze strony elit, ale też szczególnie ze strony osób, które reprezentują nas w Unii Europejskiej, a także w Parlamencie Europejskim, czy w ogóle jakichkolwiek europejskich urzędników. Mam pytanie, czy pani komisarz się ze mną zgadza, a jeśli tak, to czy widzi pani jakiś potencjał, czy jakąś możliwość, żeby tą sytuację zmienić, żeby młodzi ludzie faktycznie mogli jakoś się bardziej wyrazić i żeby ich głos był po prostu lepiej słuchany. Dziękuję.
No, chciałam powiedzieć, że się zgadzam z jednej strony, ale po pierwsze to jest tak, następuje jakaś zmiana pokoleniowa i ona musi nastąpić, to jest normalne. Wiem, że młodzi ludzie w tej chwili, bo może nie powinnam tego mówić, bo nigdy nie poruszam tematów, jakby, ale ja mam dzieci 31, 30 i 18, więc ja dobrze wiem, jak wyglądają 30-latkowie i jak wyglądają maturzyści. Oczywiście to różnie przebiega wśród młodzieży, ale na przykład... To pokolenie moich... Ja zawsze mówiłam, Boże, wchodzę na tematy prywatne, ale ja zawsze uważałam, że trzeba mieszkać w Polsce. Ja naprawdę miałam wiele momentów, kiedy mogłam wyjechać z tego kraju. Nigdy tego nie zrobiłam, ponieważ uważam, że trzeba mieszkać w Polsce i pracować w Polsce. I tak też mówiłam moim dzieciom. Ja mam na przykład teraz trochę inne wyobrażenie. Oczywiście, gospodarczo się rozwijamy wspaniale, ale ja jak rozmawiam z takimi młodymi ludźmi, którzy właśnie trochę byli w Europie i widzieli, jakby nie mówię teraz o moich dzieciach, o jakby ludziach takich dwudziestokilku, trzydziestoletnich, to im w tej chwili to, co się dzieje w Polsce, przeszkadza. Znaczy przeszkadza właśnie to, ten oddech, to im przeszkadza. Gospodarka oczywiście pędzi, gospodarka to jest coś wspaniałego. Natomiast ja uważam, że im to przeszkadza i że żadne namawianie w takiej sytuacji jak teraz, ludzi, którzy na przykład, bo wiem, że wczoraj pani minister Emilewicz była w Londynie namawiając ludzi do powrotu. Ktoś, kto był kilkanaście lat czy ileś w Londynie, według mnie nie namówi go się do powrotu wyłącznie rzeczami materialnymi. To jest coś, co wisi w powietrzu, a w tej chwili w powietrzu w Polsce jednak jest trochę zaduch. No, ja tak uważam. Ja tak uważam. I proszę mnie jakby za te słowa nie schwytać, ani nie chwytać za te słowa o głupich i złych, bo ja wiem, że zawsze takie coś się wybija. Natomiast ja mówiąc o głupich i złych ludziach, mówiłam, że raczej patrzę negatywnie na rodzaj ludzki. To znaczy ja mam co do rodzaju ludzkiego, nie mam zbytnich dobrego zdania. To, że tam, żeby mi ktoś nie mówił, że ja mówię o ludziach, że są głupi, bo to właśnie. Czy być może mają za mało wiedzy. Natomiast nieświadomi. Natomiast jak to zmienić? Po pierwsze, ja widzę jednak wśród, może nie najmłodszych, ale tych po studiach ludzi bardzo młodych, po pierwsze widzę jednak, tak jak zawsze, no przecież młodzi ludzie są zawsze super, to zawsze. Ja naprawdę w środku mam 20 lat, to tylko jest pomyłka, że jestem siwa, ale ja mam 20 lat w środku, to jest, młodzi ludzie naprawdę chcą, żeby tylko chcieli, myśleli i nie poddawali się jakby różnego rodzaju, właśnie analizowali to, co dostają, to jest naprawdę mnóstwo możliwości również. Nie chcę powiedzieć dotarcia, bo ani ta Bruksela nie tak daleko, ani instytucje nie tak daleko. Jest parlament, są inicjatywy obywatelskie, które my na kolegium za każdym razem o nich dyskutujemy. Jeżeli inicjatywa obywatelska, czyli zebranie iluś podpisów na jakiś temat, czy puszczamy to dalej do rozmowy, czy nie puszczamy dalej do rozmowy, ale to jest obowiązkowy temat na kolegium komisarzy. Mnie się też, nie wydaje mi się, żeby to było, że jeżeli chce się normalnie uczestniczyć, czy przez organizacje pozarządowe, czy przez normalny udział w wyborach. Pan mówi, że młodzi ludzie nie są widoczni, czy nie są. Jak młodzi ludzie w Polsce głosują, znaczy nie jak, w jakiej ilości głosują w wyborach? Czy oni są, czy oni wiedzą o tym, że kartka wyborcza to jest moc? Czy oni wiedzą o tym, że kartka wyborcza to jest co, to jest ich przywilej, że oni muszą z tego skorzystać? Ja wczoraj widziałam jakąś sondę na ulicy w którymś z programów, no byłam przerażona. W ogóle wszyscy młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą, co to za wybory, nie wiedzą kiedy. Znaczy to jest coś i to mnie jednak dziwi, Mówią na prezydenta, do Sejmu, w ogóle gdzie. To jest, państwo czują tak samo jak ja, ale... Ja wiem, że pan jest świadomy, pan uważa, że jakby ten kontakt być może nie działa, ale ten kontakt się zaczyna od kartki wyborczej. Ten kontakt się zaczyna od, nie wiem, jakiejkolwiek pracy w jakimkolwiek NGO-sie, co jest w tej chwili w Polsce trudniejsze niż było kiedyś. No to wiemy, nie? Że to jest coś, co musi iść z dwóch stron i wydaje mi się, że ta strona taka decyzyjna
Przecież Ani i ja, no spójrzcie na róże, no my nie jesteśmy jakimiś, nie wiadomo, oderwane od życia. Róża mówi ramolami, to nie ja. Róże kwitną cały rok, no właśnie. Bardzo dziękuję. Więc, to musi działać w dwie strony. Ja tylko podaję, mówię panu, że absolutnie są możliwości. Ja nie wierzę w to, że młodzi ludzie nie chcą. No nikt też do nich, do domu im nie przyjdzie i powie, tutaj masz na tacy coś. No trzeba jakby coś, trzeba przynajmniej zacząć od kartki wyborczej. Czy od tego, żeby iść na wybory. A potem narzekać, jak ktoś inny wygrał. Ale tylko wtedy można narzekać, jeżeli się poszło na wybory. A jeżeli w Polsce idzie 20% na wybory europejskie, a wśród młodzieży to pewnie jeszcze uważam mniej, no to o czym tu mówimy? To na co to narzekać potem? Sami, bardzo proszę. Sami żeśmy to zrobili. To. Pan od dłuższego czasu czeka. Później któryś z panów tu wcześniej, w bliższym rzędzie. Dzień dobry, tak. Krzysztof Jędrocha, przedsiębiorca. Ponieważ pani komisarz tu reprezentuje szeroki wachlarz, jak rozumiem, biznesu europejskiego, to chciałem zapytać, czy nie nasuwa się taka refleksja pani przypadkiem, czy od wielu lat lansowany model rozwoju Unii Europejskiej idący w kierunku pewnych socjalnych zdobyczy i rozdawnictwa wszelkiego typu ulg, pomocy, nie stwarza takiej właśnie sytuacji, że ci 20-latkowie do 25 są generalnie przez kobiety traktowani jako dzieci, które kompletnie bez mamy się nie mogą ruszyć nigdzie i o niczym zdecydować i decydują tak, jak mówi Korwin. Nie chłopcy. To mówię o chłopcach, tak. Dlatego krzyknąłem, że władza powinna przejść w ręce kobiet, bo to jest łatwiejsze rozwiązanie zdecydowanie z punktu widzenia męskiego również. Ale chciałem zapytać o rzecz następującą. Czy przypadkiem Unia nie poszła zbyt daleko w swoich socjalnych pomysłach na organizację społeczeństw, i odeszła od elementu liberalizmu gospodarczego przede wszystkim do tego, aby zmuszać ludzi do innego działania. Bo wydaje mi się, że pewne rozpasanie socjalnym dobrobytem spowodowało, że my się czepiamy wszystkiego, o nic nie chcemy walczyć. Czy Unia może myśleć na ten temat, czy chce, czy w ogóle są jakiekolwiek tego typu głosy? Nasz sukces krajowy został zbudowany na liberalizmie i na chęci gospodarczej. Doskonale pani to pamięta, ale też mam na tyle mało lat, że budowałem przedsiębiorstwo. Czy przypadkiem nie pora wrócić w pewnych również deklaracjach partii politycznych, przedstawiciele, którzy siedzą na tej sali, do pewnego zwrotu w myśleniu, że nie tylko rozdajemy, tylko o coś walczymy i sami produkujemy. Dziękuję. A jeszcze jedno na marginesie. Najlepszą metodą, jak sprawdzić, czy młodzi są za Unią, czy nie, to trzeba im na rok zabrać prawo po przekroczeniu granicy bez paszportu. Szybko będą głosować tak, jak trzeba. No. Dokładnie. Tylko trzeba by to zrobić rzeczywiście w realu, ponieważ ja, jak mówiłam do tych 18-latków i przypominam, ja jestem matura 82, czyli rocznik stanu wojennego. Ja nie miałam studniówki, więc jak im przypominałam, jak ja miałam tyle lat, ile oni, że musiałam iść na policję na klęczkach po paszport, ale to nie działa. Patrzą na mnie, jakbym ja była z piramid. No po prostu to nie działa. To w ogóle... To jest opowieść śmieszna, jak o pustych półkach, ale to jest śmieszna opowieść, to nie działa w ogóle. I że dawano nam tam $20 czy coś, jak żeśmy chcieli wyjechać na osobę, czy 15, czy nie wiem ile. 10, ja powiedziałam 10, ale, nie, ale aż się zdziwiłam, że tak, że 10, to było chyba 10 rzeczywiście. Ale to są opowieści w ogóle tak bardzo stare. Natomiast to jest, pan zadał pytanie, ale to jest jedna z najgłębszych dyskusji we wszystkich instytucjach europejskich. To jest dyskusja, która na koledżu, czyli na kolegium komisarzy, pojawia się przy każdej gospodarczej propozycji. To jest, jak rozmawialiśmy o social pillar, czyli o tym socjalnym filarze Unii Europejskiej, który nasz przewodniczący bardzo, bardzo forsował, to była grupa komisarzy ze mną na czele. Ja nie, wie pan, teraz trochę zmiękłam. Znaczy uważam, że naprawdę trzeba zachować równowagę. Natomiast to rzeczywiście, że Europa jest kontynentem, w którym się najlepiej żyje, który ma największe zdobycze socjalne, to musimy stwierdzić. Natomiast dochodzimy w tym momencie, popatrzmy też na Polskę, na wszystkie te obietnice czy przekupstwa socjalne. Znaczy ludzie sobie nie zdają sprawy, że większość z nich pracuje w firmie, która musi za to zapłacić. Że to jest ich praca, to jest w ogóle, nie ma takiego jakby powiązania. Jak widziałam taki sondaż, który pytał się, skąd pieniądze na wszystkie te sprawy socjalne? Z rządu. To znaczy ludzie sobie nie zdają sprawy, że to oni, że to jest ich i że oczywiście
mówię właśnie o równowadze, ponieważ no, ta równowaga polega na tym, że jakby pewien poziom zabezpieczenia społecznego, socjalnego, pewien poziom komfortu społecznego w Unii jest największy na świecie. No porównajmy ze Stanami Zjednoczonymi. Ich opiekę zdrowotną z naszą, ich opiekę socjalną z naszą. W ogóle ludzie patrząc z takim zachwytem na Stany Zjednoczone nie zdają sobie sprawy, że tam nie ma tego wszystkiego, że nie ma tego wszystkiego, do czego my w Europie od kilkudziesięciu lat jesteśmy przyzwyczajeni. Więc to jest rozmowa bardzo długa. Ja byłam po stronie tych, którzy uważali, że jednak przedsiębiorcy jako ci, którzy tworzą miejsca pracy, bo to nie administracja publiczna tworzy miejsca pracy i nie rządy tworzą miejsca pracy, tylko przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy, że przedsiębiorcy w jakimś sensie powinni być właśnie czy ich prawa i ich możliwości tworzenia miejsc pracy powinny równoważyć to, co się dzieje po stronie społecznej. W tej chwili to jest największa, pan podjął temat, który jest największą dyskusją i to będzie jedna z największych właśnie pomysłów, idei, co, pod tytułem co dalej z Unią Europejską, w którą stronę idzie, czy idziemy dalej wszyscy w kierunku zdobyczy socjalnych i co za tym? Czy idziemy w kierunku takiej równowagi, bo ja nie mówię, że w drugą stronę, ale w kierunku takiej równowagi, którą mamy teraz. Społeczeństwa, szczególnie zachodniej Europy, no a my w tym doganianiu, żeśmy się tym teraz również, no widzimy to, jeżeli mówimy o konwergencji, to konwergencji wcześniej. Ja mieszkam w tej chwili od 4,5 lat w Belgii i widzę do czego jakby te uśpienie czy komfort społeczny doprowadził, do jakiego rodzaju życia. To jest nieporównywalne z Polską. To jest rynek nie tego, który kupuje usługę, tylko tego, który oferuje usługę. Tak? To jest w ogóle coś, czego w Polsce nie znamy, że ktoś przyjdzie do domu zrobić usługę od dzisiaj do piątku w godzinach od 7 do 15 i proszę robić, co pani chce. Ma pani być w domu? No nie ma. Proszę? Chyba, że Polak, tak, chyba, że Polak, tak. I siedź w domu i czekaj na kogoś, kto ci ma to są naprawdę absurdy, do których doszło. To jest, i rzeczywiście gdzieś z oczu nam znikają ci, którzy tworzą miejsca pracy, a to jesteście przedsiębiorcy. A w Polsce wydaje mi się, że jeszcze bardziej, bo w ogóle nie ma związku z tym, gdzie ja pracuję, dostaję od państwa różne rzeczy i nie ma żadnego związku z tym, że za chwilę, jak ten przedsiębiorca będzie mi te różne rzeczy musiał zapewnić, to on padnie i ja nie dostanę pracy. Znaczy w ogóle ja nie widzę takiej zależności w Polsce. Natomiast to jest być może temat dla Polski, jak wyjdziemy z tego dołu, jak odbudujemy chociaż trochę tę reputację, to być może to jest temat rzeczywiście, bo jesteśmy dobrym przykładem na to. Szybko dość jakby różne rzeczy doganiamy, szybko zdobycze społeczne doganiamy, szybko żeśmy się wzbogacili i być może to jest temat, który Polska powinna na forum Unii podnieść i zaproponować coś. Bardzo dziękuję, tutaj pan się zgłaszał. Ja bardzo mam samolot. Proszę. Tak, pilnujemy czasu. Myślę, że mamy czas na jeszcze dwa pytania, bardzo prawda? Bardzo krótko, z dziedziny bezpieczeństwa kolega pytał o Rosję. Ja zapytam z kolei o największego przyjaciela i tego, który współpracuje, o Amerykę. Ponieważ Rosję to znamy, że tak powiem, z historii i z geopolityki, że to jest że jak gdyby ten nasz naturalny taki przeciwnik, prawda, i tak dalej. No a tutaj to największe kontakty chyba i największy wpływ na integrację europejską to Stany Zjednoczone wywierają. Czy Unia czeka na przetrwanie, bo wybory tam się czy jakaś polityka jest, kierunki tej współpracy amerykańskiej? Jak to naprawić, bo na razie to tylko wspierają Brexit i czekają na kolejne państwa. Przynajmniej taki przekaz jest ogólnie. Trudno jest naprawić, jeżeli jedna strona wstaje rano i patrzy na Twittera i mówi, o czym by tu zatweetować i wybiera Unię Europejską na przykład dzisiaj lub Wielką Brytanię jutro lub Chiny lub kogokolwiek innego. Więc oczywiście, tak, więc po pierwsze te kontakty gospodarcze trwają, one są lepsze, gorsze. Nie można mówić, że czekamy na wybory, ponieważ według mnie wybory będą miały taki wynik jak teraz. Ja znaczy być może mam nadzieję, że się mylę, ale ja uważam, że druga tura tam będzie. No mówię, ja nie jestem dobrym prorokiem i nie, ale tak jak mówię, cała Ameryka to nie jest to, co widzimy w CNN-ie. To jest cała Ameryka, to jest jej się to podoba, co się dzieje. Jej się to podoba, co się dzieje, więc
Więc kontakty gospodarcze, umowy gospodarcze, te samochody słynne, taryfy, cła, wszystko jest. Z mojego punktu widzenia ja miałam kontakty z NATO, bardzo intensywne mam do teraz. Uważam zresztą, że wszystko, co się stało w dziedzinie obronności pomiędzy Unią Europejską a Ameryką, to jest w bardzo dużej mierze wszystko, co się stało pozytywnego, bo mogła to Ameryka absolutnie zablokować, to jest zasługa Jensa Stoltenberga, szefa NATO, Norwega. To jest jego zasługa, że jakby to rzeczywiście tłumaczył europejskie podejście Amerykanom i amerykańskie podejście nam. I mamy w tej chwili zrobiony program, który jest wzmocnieniem obronnym Europy, ale jednocześnie wzmocnieniem NATO, tak jak my to tłumaczymy. Uważamy, że to jednak przydaje NATO jakiejś dodatkowej wartości, że to nie jest stawianie się absolutnie w kontrze do NATO i do Ameryki. Absolutnie. To jest coś, co nas razem wzmacnia. Bo jednak ja bym rozróżniła cały czas, zobaczymy jak to pójdzie w drugiej turze, ale rozróżniła jednak Amerykę od Chin i Rosji. To pomimo tych tweetów porannych, w lepszym lub w gorszym humorze, to pomimo tych tweetów to jednak no, ta współpraca jest. Ona mówię, jak jest tweet o samochodach, no to wtedy się trochę pogarsza. Jak jest o Chinach, to się pogarsza. Jak jest o Wielkiej Brytanii, to... Natomiast ja bym na to nie odpowiadała z Europy równie zaczepnymi zdaniami i ja nie mówię wcale, że ja nie jestem zaczepna, bo jestem bardzo, ale to po prostu nic nie daje, bo jakby z takim partnerem to nic nie daje, to tylko wchodzimy w jakiś beznadziejny dyskurs, gdzie oboje się przerzucamy tweetami rano. Natomiast ta praca, jak mówię, obronna, handlowa, idzie, no po prostu nie trzeba się, akurat tweety poranne nie powinny się wtrącać w wewnętrzne sprawy Unii, takie na przykład jak proces brexitowy, bo to nic tamta strona ma do tego, tym bardziej, że widać przy Brexicie, że jak początek był taki, że Wielka Brytania jednak chciała szybko pozawierać umowy bilateralne ze wszystkimi poza Unią i z tego nic nie wypaliło. To jest zresztą bardzo dobry przykład naprawdę na to, że jeżeli Unia Europejska jest tak, jak jedna ręka, nie chcę pokazać jakby tego agresywnie, jak jedna ręka i jeden front, to wtedy nikt nam się nie może przeciwstawić. To wtedy jesteśmy takim rynkiem i taką mocą, jeżeli nikt się nie wyłamuje z tego. W przypadku Brexitu Polska dwa razy coś tam bąknęła, że się chce wyłamać i tyle. Ale wróciła jakby szybko do tego szeregu, więc... pozytywnego szeregu, bo to jest naprawdę moc, o tym żeśmy nie mówili, ale to jest największy rynek na świecie. To jest moc i gospodarcza, i polityczna, i obronna, i każda inna. I tak też powinniśmy Unię Europejską rozumieć w Polsce, że jesteśmy w bardzo mocnym bloku, że nie jesteśmy wielkim krajem potężnym, 40 prawie milionowym, jednym z, tylko jesteśmy w bloku i jak przychodzi do jakiejkolwiek konfrontacji pokojowej, bo ja nie mówię o żadnych innych konfrontacjach, to taki blok jest naprawdę mocą. I jeżeli byśmy chcieli już na to tak merkantylnie patrzeć, no to powinniśmy być w tym bloku. Więc ja jednak robię rozróżnienie między Ameryką, Chinami a Rosją i też no, trzeba jakby pamiętać, że poranne tweety to nie jest odzwierciedlenie całej polityki. I to musi być puenta naszego spotkania. Bardzo dziękujemy pani komisarz. Ja wiem, że pan się zgłosił. Tak, dobrze, bo to samolot. Tak, tak. To poprosimy o precyzję pytania. Dzień dobry, Jacek Piekarski. Ja mam taką właściwie dwie uwagi. Jedna to w trakcie życia naszego pokolenia zanikło takie pojęcie jak racja stanu. W tej chwili to właściwie nie istnieje w dyskusji. A druga sprawa to, jeśli chodzi o Europę, to należałoby przypomnieć, że ten mechanizm działa już prawie od 1000 lat według tego samego mechanizmu, czyli połączenie nauki, przemysłu i zasad. Czyli to po prostu ma własną wewnętrzną dynamikę. Jak ona się zmienia, to jest inna sprawa, ale wygląda na to, że to jest system stabilny. Uwagi, bardzo słuszne. Ja uważam o racji stanu. Ja bardzo rzadko używam górnolotnych słów. Uważam, że w tej chwili w Polsce, w przestrzeni publicznej ich jest za dużo, że mówimy cały czas górnolotnymi słowami i pompatycznie, a nie przekłada się to w ogóle na to, co się dzieje, i że te słowa nie zawsze znaczą to samo. Natomiast
No, wszystko, o czym dzisiaj mówiłam, pan ambasador o tym mówił, to myśmy mówili o polskiej racji stanu. Myśmy mówili o polskiej racji stanu. To, co mówimy o pozycji, o reputacji, o tym, że powinniśmy być liderem, powinniśmy, to jest polska racja stanu. Tylko ja naprawdę, a ja się wzbraniam przed takimi słowami, ja nie opowiadam ani o patriotyzmie, jak właśnie, no to jest, to każdy niech sobie kocha kraj, jak uważa, jeżeli go kocha. Ja uważam w środku, że jestem o wiele większą patriotką od większości tych, którzy występują w telewizji, ale to po co to tam opowiadać o tym? No, tak samo jak o swojej wierze, po co o tym opowiadać? To nie jest sprawa publiczna. Wiara jest sprawą moją, a nie publiczną. Państwo powinno być oddzielone od wiary i tyle. No to tyle. Bardzo dziękujemy. Pani komisarz Elżbieta Bieńkowska. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze okazja powrócić do Krakowa, bo pytań było więcej niż nam udało się. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy.